Okej, okay. Czy tak zostawiłem tą muzykę, bo jest dobra, to jest oczywiście Planetary Annihilation, ja nazywam się Maciej Makuła i dzisiaj zrobimy sobie taki materiał z rodziny Gwóźdź Programu i tym razem to będzie podsumowanie tego, co się stało od tych w sumie dwóch lat, kiedy gra została, od momentu kiedy gra została zapowiedziana na Kickstarterze, zebrała te, bo był jeden z rekordów kickstarterowych, jakieś 2 miliony złotych. Mogę ściemniać, w sensie w dolarach. I teraz rok temu wystartowała pierwszy prototyp, pierwsza wersja. No i teraz mamy wersję Gamma, która jest już takim szlifowaniem produktu. Tyle. No i co? Czym jest Planetary Annihilation? To nie musimy tłumaczyć, jest to kolejne stadium rozwoju serii Total Annihilation. I to jakby tak jakoś narysować ładnie, to będzie... Ta muzyka nie jest za głośna? To będzie coś, co się jest bezpośrednią pochodną właśnie Total Annihilation, a nie Supreme Commandera. Więc jeśli są osoby, które bardziej lubiły ten właśnie tego Suprema, to tutaj będą się podążały zupełnie inną drogą. Okej, co dostajemy w grze? Jest na przykład takie coś, wiadomo, oprócz tych wielkich potyczek planetarnych, gdzie bijemy się z innymi graczami albo botami, jest kampania single player. Ona jest taka, to nikt tam nie ukrywał, że ona będzie robiona nie na odwal się. Mianowicie podróżujemy po tym oto pięknej, po tej pięknej właśnie, to się nazywa Galactic, aż mi wyleciało, momencik, Save and Exit, Galactic War, czyli wojna galaktyczna, podróżujemy po galaktyce, zbieramy kolejne technologie i bonusy. Nie wiem, czy tu coś nie działa przypadkiem, bo zaraz odpalę to na szybko, żebyście zobaczyli, co mam na myśli. No i tłuczemy się z botami. To jest dobre, żeby tak na szybko mówić, jak ktoś nie widział, z czym to się je. Ktoś pyta i tak, jak na co wskazuje Source, czy ty daj wam natywnie. To jest oczywiście nakręcone na żywo, nie? Mogę pokazać czat. Tylko tam mądrych rzeczy nie znajdziecie. Jak pomyślę, gdzie go wcisnąć, to go wcisnę na stałe. W każdym razie tak jeszcze na przykładzie tej walki z botem. Tylko, że ona będzie ograniczona, ponieważ nie mam dostępu do wielu ciekawych technologii. Szybki rzut okiem na grę. Jak ktoś, nie wiem, nie załapał się. Co do takich rzeczy, jeśli chodzi o związanych z zakupem, to warto się wstrzymać z tego powodu, że gra po jej starcie oficjalnym będzie kosztowała, nie wiem, $20, 15. Za 15 można było kupić w trójpaku. Jeszcze w czasach, kiedy ona była na Kickstarterze i post-Kickstarterze. Więc teraz kosztuje dużo więcej, więc lepiej się na razie wstrzymać. A produkcja zapowiada się bardzo ładnie. Wyłączam na chwilę czat, bo tam się raczej nic nie podzieje wartościowego. Zapowiada się nieźle. Do tego, co jest bardzo miłe, to, że optymalizacja jest niezła. Naprawdę. Goście się postarali i zarówno optymalizacja tak czystej grafiki, jak i kodu sieciowego jest na wysokim poziomie. Są jeszcze jakieś takie problemy, na przykład bardziej związane z tym całą otoczką, bo tu mamy system przyjaźnienia się z kolegami, system znajomych, który jest cały czas widoczny. To jest widoczne też w menu i w innych akcjach. Czym są te? To są sojusze, jak rozumiem. Nie, to są wiadomości. I tu się zdarza niestety, że grę trzeba zrestartować, ale ogólnie idzie ku dobremu. Zacznę tą anihilację. Ja to prawdopodobnie przerwę w trakcie, bo dysponuję tutaj takimi tragicznymi, antycznymi technologiami. Moim bonusem jest to, zebrane w tej kampanii, że może gram razem z przyjacielem komputerem. Jeśli dobrze przynajmniej mówię. I mi przyjaciela komputera nie odebrali. Tak jest, to jest mój przyjaciel komputer. Więc nie wiem, no i tutaj to jest takie po prostu zabawa, zabijanie się maczugami niestety. Zobacz, to jest moje, czy to jest moje? To jest moje. Natomiast bardzo ładnie działa interfejs. Mamy wszystko podzielone na trzy części. Fabryki, urządzenia związane z walką, czyli wieżyczki i różne rzeczy przeważnie ekonomiczne, czyli na przykład możliwość zbudowania elektrowni, tudzież kopalni. Ktoś pyta, ładny ten pasek na planecie. Jaki pasek na planecie? Że tutaj. Planety pochodzą z generatora.
Tutaj ustala się na przykład to, jaka jest temperatura, co się dzieje na równiku i muszę kichnąć. Okej, okay, tyle. To było na równiku mniej więcej, więc wychodzi nierzadko śmiesznie. Nie bawiłem się dawno edytorem, więc edytora tutaj nie omówię, czy dostał jakieś rozbudowane funkcje. Za dawnych czasów mieszało się różne takie ten dane, które się wklepywało do niego i bach, powstawała planeta. Natomiast co jest fajne, tego tutaj nie będzie widać, bo to gra z kompem. To jest fakt, że świetnie śmigają teraz, obecnie, takie tempo rozgrywki. Bo mogłoby się wydawać, że kiedy gra w interfejs jest fajny. Możemy sobie dokładnie podświetlić, co robią przeciwnicy, czy ilu ich jest. Tak samo jest z planetami. Plus widzimy takie coś jak Banno Z. To jest przepiękne ciało niebieskie, które możemy wytrącić z orbity i na przykład równość, to jest w ogóle księżyc tego całego Banno E, więc możemy go wytrącić i użyć do naszych planów. Tymczasem zwiat. O. Okej, okay, na czasie nic się ciekawego nie dzieje, więc idę dalej z super monologiem. Ty szukaj w tę stronę, ty szukaj w tę. Komp jest bardzo, bardzo kumaty. Ja tutaj nie gram na najwyższym poziomie w ogóle, ponieważ dostałbym po tyłku. Z racji tego, że tak średnio znałem niuanse ekonomiczne. Jak zresztą widać, nie mogę niestety, nie wiem czy to nie jest błąd mojej kampanii. Najzwyczajniej w świecie. Nie mogę budować jednostek latających. Co jest smutne, no bo to mi utrudnia zwiat, no muszę robić zwiat samochodami. Oczywiście mowa tylko o tym trybie kampanii. I pewnie gdzieś tam do czegoś nie dotarłem. Dobrym pomysłem może będzie zrobienie po prostu radaru. Bo tu zobaczymy, jak on pokryje prawie całą planetę i będziemy wszystko widać. Ta planeta jest mała. One są oczywiście tutaj, jak ktoś liczy na zrozumienie praw Keplera, to lepiej niech się nie kieruje tą produkcją. Czy przeciwnik może być na chłodnym południu? Zobaczmy. Zobaczmy i mam nadzieję, że komp coś odwali mądrego i kogoś znajdzie. Okej, okay, radar jest gotowy. Energia się zgadza i niestety żadnych sygnatur przeciwnika. Więc pewnie zalega gdzieś tutaj. No. Byłoby śmiesznie, gdyby zalegał na innej planecie, czyli na tym księżycu. Aczkolwiek nie wiem, jak to teraz ma wyglądać. Oczywiście tak, komp dużo lepiej działa. Pobudował dużo ciekawszych rzeczy. No nie wiem, no jedyne co ja mogę z kolei zrobić to tak, pamiętać o tym, że potrzebujemy dużo energii. A jak będziemy mieć dużo energii, no to dużo fabryk z racji, że tak nie mogę innych budować. Jest, enemy contact. Fajny jest ten system, co teraz widzicie podglądu. Że nie muszę tracić widoku na moje pole. Tylko mogę sobie po prostu na przykład dorzucić okienko, które ustawię na coś, co tutaj chcę kontrolować. W tym przypadku będzie to oczywiście mój umiłowany przeciwnik, który gdzieś tutaj na równiku sobie egzystuje. I co oznacza, że co? Że tak nieraz nie widzę, mgła wojny. Że będę miał idealny dojazd. To w takim razie bach, już produkuje milion czołgów. Zresztą nie będzie jakaś zaawansowana taktyka. To będzie słynna strategia zwana milion czołgów, jak zginą następny milion. I tak, dopóki przeciwnik nie dostanie w tyłek. Jednostki mi się bardzo podobają w tym momencie. Ponieważ dostajemy tutaj miks takich. Mamy tak. Podstawowe te całe. No niestety nie widać tego tutaj. Fabryki są podzielone na trzy rodzaje. Jednostki jeżdżące, kroczące, pływające, orbitalne. W sumie to nawet cztery rodzaje. No i z ich pomocą próbujemy podbić wroga. Nie ma takiego przepychu jak na przykład w właśnie planetarkach, że tych jednostek było miliardy. Tutaj ewidentnie poszli w jakość tych jednostek. Mamy na przykład czołgi ogniowe, które wiadomo służą do walki w pierwszej linii, a przeciwlotnicze jednostki, typowy czołg mięsoarmatnie, jednostka budowlana i zwiadowca. Nie wiem, to jest taki temat szybko poruszony, natomiast widać, że goście się znają na rzeczy. Właśnie, to jest coś, co warto powiedzieć, że podziemne nie ma, ale gra jest modowalna. Więc jak ktoś tutaj ma jakieś nierealizowane fantazje, to prawdopodobnie one z czasem zostaną zrealizowane.
Zwłaszcza, że pewnie jak są tam ludzie bardziej świadomi w tym, co się dzieje w świecie Total Annihilation, co to jest przeciwnik, sojusznik, to wiedzą, że mody do tego podstawowego Totala nadal żyją i to całkiem nieźle. I ewidentnie, zaraz, coś zniszczyli. Czy to nami zniszczyli? Zaraz, kto to zniszczył? A, dobrze, jest ładnie. Będzie bardzo ładny szturm przeprowadzony z południa przez mojego sojusznika. Tu widzimy bardzo bardziej świadomie zbudowaną armię. Mamy przede wszystkim jednostkę przeciwlotniczą, na wszelki wypadek. Tu ten czołg walczący w zwarciu, no i dwa czołgi. Natomiast moje tu wjeżdżają i rozpoczyna się masakrowanie. No, to nie ma szans przegrać, wygrać. Znaczy przegrać w sumie też, natomiast wygrać nie ma sens ktokolwiek z nim. Póki co, tryby gry się ograniczają do tego, że będziemy się tu starali zmasakrować wrogiego prezesa, czyli głównego robota. No. Jeszcze raz. No i ładnie. Oczywiście grupy kontrolne i inne rzeczy działają standardowo. Jest prezes, to oczywiście można toczyć tę wojnę. Tu widzimy w akcji robociki. Roboczki granaciarne, w ogóle świetna jest ta kamera akcji, gdzie możemy sobie tutaj zniżyć się do poziomu jednostek i patrzeć, jak giną z bliska. Przy okazji widać na przykład, że to niebo się tak brzydko zaczernia. No to jest coś, co mam nadzieję jakoś ogarną. Tym razem tak, gdzieś tu był prezes, czas go zabić. No i wygrywam misję z biednymi kompami. O, tu czeka taka siła. Tej siły już nie zatrzymacie. Jedziemy. To takie jeszcze z gatunku romantyczne widoki. To za co tę grę uwielbiam. Więc mamy tam, prawda, poranek 44 roku. Czy 1044 roku i oto moje czołgi. Armia niebieska przetacza się przez mrodową planetę rodem z Gwiezdnych Wojen. Czy to nie jest wspaniałe? Ktoś pyta, czy można zmieniać orbity planet? Tak, można. I zaraz spróbuję tego dokonać, tylko chcę to zrobić tak na pełnej, pokazując pełną skalę działań. To znaczy dorwać się do gry multiplayer. Tylko już, ponieważ żal mi to teraz przerywać, dobiję tego frajera i to będzie koniec. Tutaj niestety no, w tym trybie jest bieda. Czy może tak, strintruję sobie na nim. Aha, super partia. Mam nadzieję, że gdzieś go tutaj przechwycimy. No i on dwa nim nie zostało, bo to był głupi komp, ale tak, takiego sobie zażyczyłem. Przechwycić i nic nie powinno z niego zostać. O. W ogóle jestem teraz ciekaw, bo dawno nie grałem na mapce z drzewkami. Czy drzewka już się niszczą? Czyli jak czołg w niewiedzie... Tak, drzewka są fizyczne. Nie, nie są fizyczne. Okej, mamy prezesa. No i uwaga, znaczy nie trudno domyślić się, co się stanie, ale pokażmy to z ładnego punktu widzenia. On tam walczy, walczy, walczy. I nie ma. Zwróćmy uwagę, że drzewka się pięknie zmasakrowały. I tak a propos, muzyka jest świetna. To jest coś, na co poszło mnóstwo pieniędzy. No i po wygranej bitwie grzebiemy, grzebiemy, a tam... dodatkowy bank danych. Nie ukrywam rozczarowania, bo w sumie chciałem znaleźć jakąś fajną technologię. I... średnio mi to wychodzi. Nie wiem na przykład, co to jest tam. Tam to wygląda jakoś efektownie. Zobaczmy, jak podjadę. Jeszcze podjadę do kolejnego punktu. Nie będę toczył walki. Bo nie mogę odblokować bardziej zaawansowanych rzeczy i to mnie niezwykle boli. Delta Butis. Tu mogę się tylko bić już. No nic, może taki tryb. Więc to jest ten tryb Galactic Wars. Czy Galactic War. No nic, no mówię, to jest takie coś dorzucone, bo zebrali te 500 milionów złotych na Kickstarterze. Natomiast gwoździem programu jest Galactic War. Czy rzeczy tu jest? Są jakieś tutorialki, settingsy, które sprawią. W ogóle gra działa na autorskim silniku. To nie jest kolejna firma, która zebrała pieniądze i kupiła jakieś tam licencje na Unity i robi kolejną grę na Unity. To są goście, którzy się znają. I to widać. To naprawdę. Jeśli rok temu, wiadomo, prototyp wyglądał słodko i nie odróżniał się od tych dzieł, tych sierot, które robią te takie biedne produkcje, na które zebrały parę złotych, tak to jest profesjonalne dzieło profesjonalnego studia i to czuć. Dobra. Multiplayer. Gwóźdź tej gry. Czy gwóźdź programu w sumie. Jedyny problem, czy
Właściwie, szczerze mówiąc, znaleźć graczy nie jest trudno. Pomimo tego, że znajdujemy się przed premierą. Natomiast, o, tu dzieje się coś pięknego. 3x3x3. Olbrzymia mapa. Tylko, że prawdopodobnie to jest coś, co ma prawo nie działać. I to są te problemy, które widzimy. Gra się, prawda, dawniej się wieszała, natomiast już na szczęście zostało to zniwelowane. Zobaczmy jeszcze raz. Europa Zachodnia. Jest free for all, zwykły 1x4. I to będzie dobre. Zwłaszcza, że mamy tak, dużą planetę i małą planetkę, którą można łatwo wytrącić. Moim zdaniem strzał w dziesiątkę. O. Ktoś pyta, czy Galactic War, zresztą rzucę to na chwilę, czy Galactic War to taka kampania. Taki single player. To jest generowane tam za każdym razem. Jest słodkie. Co to mamy? Dynamiczne sojusze. Spoko, sojusze mogą wygrywać. To jest wyłączone bardzo ładnie. Możemy sobie wybrać skórkę naszego generała. Co go tu wziąć w ogóle? Ten jest bardzo ładny chyba. I może być niezła rzeźnia. Jeszcze kolor. Myślę, czy nie podążać takie drogą armii różowej. O, tak, ja wiem, że zwierzę jakiś czachu. Czyli będziemy mieć Stream Hunterów. Czy prawdopodobnie padnę pierwszy jako wielka ofiara? Oby nie. Okej, okay, teraz tylko pytanie brzmi... Go, go. O. Miejmy nadzieję, że tutaj główny dowódca, czyli host, nie śpi i zaraz nas dołączy. I zobaczycie grę w pełnej krasie. Jak nie, to jest. Wszystko przebiega całkiem płynnie. Jak nie, trudno zauważyć. Nie, gra tutaj stawia na ten taki starożytny system, gdzie mamy do czynienia z serwerami i klientami. Nie, nie ma jakichś żadnych matchmakingów. I szczerze nie wiem, czy to jak to będzie wyglądało w przyszłości. W ogóle ten. Działa już. Działają proste statystyki. Dobra, wybór miejsca. W ogóle tak, no. Mamy dzisiaj przekrót planet. Była planeta lodowa, taka dosyć słabo zrobiona. A to jest typowe miejsce z metalu. Plus, mam nadzieję, że tam nikomu nie przerywam, jest ten pytas E. To jest kamień. Dobra, FFA. Mój plan będzie taki. Jest jakieś miejsce gorsze lub lepsze? Tu jestem zabezpieczony z dwóch stron, więc niechaj będzie to. Jest, przyszłem. Chcę jak najszybciej stąd uciec. To będzie moja wizja. Zabezpieczyć się, uciec i tyle. Planeta jest relatywnie mała. Tu wreszcie widzicie pełne spektrum w ogóle tych jednostek. Ja rozpoczynam z buildem, który się nazywa 2 plus 1. Czy nie, no, 2 plus 2. Czyli dwie. Tu mamy takie podstawowe, jakieś, nie wiem, ktoś tu włączył pierwszy raz. Podstawowe surowce to jest metal i energia, nie? Więc za metal odpowiadają te piękne ekstraktory, za energię generatory energii. I tak, na dzień dobry wygeneruję sobie fabrykę samolocików, by wypatrzeć z daleka tych złowieszczych przeciwników, a do tego dorzucę fabrykę pojazdów. Potem oczywiście mnożąc na potęgę wspaniałe ekstraktory oraz fabryki energii. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ktoś pyta, czy to jest Gwiazda Śmierci. Tak, to jest koncepcja metalowej planety. Pozostałość po działaniach Imperium. To nie działa to tak, jak to było na przykład w Totalu. Tam metalowa planeta, zgodnie z oczekiwaniami, można było ją całą wykorzystywać, postawić ekstraktor gdziekolwiek. Tutaj to po prostu wpływa na ten schemat rzeźby, prawda, ukształtowania terenu. Aczkolwiek mody to mogą jednym tam zdolnym moderem zmienić. Dobra, zwiad. Może nawet samolocik budowlany i widzimy się tutaj. Żeby to tylko śmigało. Zrób six pula. To jest dobra taktyka. Właśnie, to jest to, co mówię. Nie? Ja podejrzewam, że bardzo źle grałem w Total Annihilation. To znaczy grałem w ten sposób, że najzwyczajniej w świecie przedłużałem rozgrywkę. To jest to. Okej, okay, Fox. To jest koleś, który jest spoza. Jest, chyba, że to jest zakamuflowany człowiek z czatu. Zobaczmy teraz, czy nic mi nie grozi tutaj z pozostałych stron i reszta w sumie mnie nie interesuje. I twoim zadaniem będzie ogarnianie tutaj tego wszystkiego.
Skoro on jest tutaj, można już pomyśleć o prostym zapleczu, a niech świnia się męczy. I pójdziemy z Six Poolem, to znaczy szybkim atakiem czołgami. To będzie dobre. Jestem prawdopodobnie bezpieczny. Mam taką nadzieję. Więc czołgi powstają. Niech się zbiorą gdzieś tutaj. Tu powstaje wieżyczka. Mam nadzieję, że nie skopałem, nie buduje radarku na przykład. Więc będziemy mieli zaplecze. On chyba już też buduje samochodziki. Więc wszyscy się szykują na szybką wojnę. Nie ma przedłużania. Gra jest bardzo fajna. Gdzie to jest licznik czasu? I to jest to. 3.37, 38. I zaraz mu tam wjedziemy z... Może nie muta, ale z czołgu. Okej. Język wroga i działania wroga trzeba znać. Okej, on się zaraz obudzi, że tutaj przecież jest laserek. A ja mu mówię, a he 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 he. Laserek zamurujemy. I to jest taktyka, którą bardzo sobie cenię, chociażby w StarCraftie, typowy cannon rush. Uwielbiam to. Okej, prezes zajmuje się budową energii, linii energetycznych, które akurat siadają. No i jest ładnie, widzimy co się dzieje, mamy kontrolę. A zaraz wjeżdżają moje przyjaciele czołgi. Może tak zróbmy zwrot akcji i wjedziemy, panowie, z górki. Czy oni się tutaj jakoś nie gubią? Szczególnie nie. Pathfinding w miarę już ogarnia. Zdarzają się jeszcze problemy jednostek. Czy może bombowce dorzucić? To by było prześliczne, prawda? Bombowce brzmi bardzo fajnie. Skoro szybka wojna, to zaprośmy prezesa. Może tak, tutaj przeciwlotnictwo. Nie wiadomo, czy jakiś diabeł mnie nie najedzie. A potem bliżej fabrykę i kontynuujemy działania zaczepno-masakrujące. Miło by było, gdyby się jeszcze ścierał z kimś po tamtej stronie. Ale na razie zadowoli nas to. Czy powstała tu jakaś wieżyczka? Nie. Więc czołgi powinny bezpardonowo wtargnąć i rozpocząć totalną masakrację. To może być słodkie. Pomóżmy sobie jeszcze radarkiem. No i jedziemy, panowie, jedziemy. Widzimy, poszedł w lotnictwo. Jest. Żeby to nie powstało, to jest ciężka wieżyczka laserowa. To by tu spokojnie zatrzymało moje zakusy. No ale, no, GG. W ogóle koleś nie zna się, bo widzimy, że buduje ciężkie działo, prawie że oblężnicze. O. Dobra, to jeszcze zerżnąć. No i mamy cię, dzień dobry. Wtargniemy, czyli co niszczymy w pierwszej kolejności? To mamy tutaj fabryki energii. Bez prądu nie działa, prawda? Wraca tu prezes, wraca prezes. Panowie, skupić się na tych tutaj w tych. Prezes spokojnie, na razie tutaj odeprze cały atak. Może żeby to siadło chociaż tylko. Natomiast to jest dopiero pierwsza partia czołgów. Tu mamy już bombowce. Bombowce skutecznie powinny A. zniszczyć wieżyczkę. Co chcemy, żeby tam padło? Miejmy nadzieję, że tutaj nie ma obrony przeciwlotniczej. To zobaczycie jak wspaniale, jak pięknie. W jak ładny sposób działają bombowce. Teraz. Nalot dywanowy, więc zdroworozsądkowy. Zwrot. I ponawiamy atak. Jest. Zniszczenia. Cierpienie. Śmierć. Tymczasem trzecia tej fala czołgów dochodzi. Oczywiście to jest FFA, więc bombowce powrót. Więc niewykluczone, że ktoś zaraz mnie dojedzie. No. Ja oczywiście popełniam błąd, bo w tym czasie, kiedy tutaj się jednostki nic nie robią, powinny już zajmować coraz więcej terytoriów itd. itp. A to jest śliczne. Bum, 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 piu, 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 piu. Najgorsze jest to, że chyba powstała wieżyczka. Przeciwlotnicza. A właściwie... Zobaczmy, w co poszedł kolega. Jak zrobił tutaj jednostki przeciwlotnicze, a widzę, że zrobił, nie będzie miał zwyczajnych czołgów. Okej, no i tyle bombowców. Pytanie 3. Mogę sobie na szczęście odpalić zwiad bez problemu. Więc zobaczmy, czy poszedł gdzieś tutaj, na wschód. Okej, zamawiam całą tutaj gamę tych pięknych czołgów. I będziemy powoli wbijać. Tylko jest wieżyczka, więc trochę słabo. Spróbujemy zrobić manewr Heimlicha. Pojedziemy tutaj, wepchamy się w to miejsce i... Okej, widzimy, że nie posunął się z ekspansją. To jest dla mnie bardzo ważne. Teraz tak, skoro działają już jednostki budulcowo-naprawcze... A nie działają, nie wiem czemu. To tak, kontynuujemy ekspansję i lecimy w kosmos. To jest ważne. Więc tak, koleś się złolował. Typowy, nudny wall.
Nie, wracaj. Tu widzicie w akcji, to jest to piękno to Annihilation, że jednostki defensywne mają przewagę nad ofensem. Teraz tylko trzeba to wszystko jakoś mądrze wykorzystać. Tu damy murek. Plus, możemy wykorzystać bombowce, żeby zesnajpowały mojego przyjaciela wroga. Prawda? Czyli wrogiego w sumie generała. I plus myślimy o locie w kosmos. Do tego można by zrobić trzeciego stopnia. Trzeciego stopnia fabrykę. Ale zobaczmy, co tu może mi w stanie zagrozić. Jest tak, dużo przeciwlotniczych jednostek. Nieźle się tam zbunkrował. Tu pewnie tak samo. Jakby znaleźć prezesa i nim wbić, to by było fajne. Jeszcze fajniejsze będzie, jeśli postawię tutaj zaawansowane działo oblężnicze. Czy takie zaawansowane? No, prymitywne, to jest pierwszotierowe. Ale ono powinno dosyć tutaj pomęczyć, zmordować moich przeciwników. Teraz tak, tu powstaje centrum lotów w kosmos. Nie zapominamy o energii, bo bez energii wszystko zdycha. Pasowałoby też mieć ładny zwiat lotniczy. Czy on gdzieś nie opuszcza tej swojej strefy śmierci? I zobaczmy. O, czołg, jeden z czołgów tutaj podleciał. No, sąduj, tak, są pozostałe czołgi. Zobaczymy, czy się wciągną w walkę. Jak się wciągną w walkę, to czeka wieczka drugiego poziomu. Nie wciągnął się w walkę. Okej. Koleś nic nie robi, więc mamy cię. Jak powstaje ta wieżyczka oblężnicza, czy to działo oblężnicze, no to będziemy mogli go spokojnie nękać. Jak będziemy go nękać, to będzie się stresował. Jak będzie się stresował, znaczy to tak czy siak, nie będzie się rozwijał i zdechnie. O. To też to jest jeden na jednego. Nie, to właśnie nie jest jeden na jednego. Tutaj cały czas czają się pozostała dwójka. Mam nadzieję, że nie wiem, jakoś rozumiem, że to jest fabularyzowane i tak dalej i nie dojadą mnie zbyt szybko. Niedobory energii, to jest coś, co nie powinno się nigdy stać oczywiście. Jeszcze więcej budulcowych jednostek. I chyba trzeba będzie sięgnąć po poziom drugi. Uwaga, tymczasem my tu sobie gadu-gadu, a zaczyna się piękna przygoda z rodziny oblężenia. Tylko, że tym razem to ja jestem tym, który oblega. Jedziemy, wywalimy mu korki, bo bez korków nic nie działa. Albo rąbniemy tutaj w całą masę jednostek. Widzę, że poszedł w to samo. Bardzo fajny pomysł, muszę przyznać. Naprawiajmy to. I jako piersi zniszczmy mu to działo, bo widzę, że zrobił tutaj bardzo podobne działo. No i po co to ma tutaj, że tak powiem, żyć? I to jest dobry moment, by rozpocząć wielką ofensywę. I teraz tak, czekamy na dwie rzeczy. Wtargnięcie do bazy, wytropienie prezesa. To lepiej czołgi wycofać. Widzimy, to laserowe drugiego stopnia jest całkiem mocne. Zniszczenie przeciwlotnictwa. No i to chyba jest GG w takim razie. Chyba, że ma jakieś zaplecze, a przypuszczalnie ma. Tutaj jest oczywiście całe piękno Total Annihilation, że wraki przeszkadzają. Okej, kolejna wieżyczka. Mam nadzieję, że ta ma tutaj skupienie na takich właśnie bzdurnych celach. Okej, widzimy, że tu się kolega jednak rozwinął. I prawdopodobnie olał bezpieczeństwo, więc zobaczmy, czy moje bombowce uda im się go zesnajpić. Jak tak, to będzie wspaniały przykład dobrej taktyki. No, to znaczy, gdybym właśnie przypatrzył się zwiadowi lotniczemu, to wiedziałbym, że to są działka przeciwlotnicze. I nic dobrego z tego mojego tutaj działania nie wyjdzie. Dobra, czołgi, wjeżdżamy powoli w takim razie. No, ale warto było, prawda? W koncepcji to wyglądało wręcz idealnie. Okej, tymczasem borem lasem. Lecimy w kosmos. Wysyłamy w kosmos zwiadowcę, budowniczego i wszystko. Tutaj... O, tak, dopracujmy przede wszystkim tak, linie energetyczne, fabrykę drugiego stopnia, no i zobaczmy, co się stanie. Dobra, tu jest to wbicie, koleś tam ma jakieś bzdurne zaplecze, więc nic się raczej nie podzieje. To jest to, na czym mi zależy.
Więc on tam będzie sobie już kontynuował egzystencję. No to jest, krótko mówiąc, z nim wygrałem. Teraz pytanie brzmi, może czas w ogóle przestać tak trzymać głowę w piasku i zobaczyć, co robią pozostałe ludziki. Widzimy, że Fox w ogóle, no niestety, zginął. Albo wyszedł z gry, albo no, nic z tego dobrego jego życia nie wyszło. Co się dzieje na pozostałej części planety? Ja będę dążył do tego, żeby oczywiście najszybciej byłoby skończyć wysłać tą całą chmarę czołgów na tu istniejące bazy wroga. Oho, dobrze. Więc widzimy, że wróg jest całkiem silnie tutaj zbunkrowany. Wniosek, przygotowujemy się do obrony. Takiej konkretnej, z solidnymi tutaj zabezpieczeniami. A tak naprawdę lecimy gdzieś daleko i będę dążył do tego, żeby stworzyć tam drugą Polskę, która zbuduje zaawansowane działa, czy naprawdę chcę uderzyć tą planetą w tą, tak w skrócie. Mam nadzieję, że to się uda i zobaczymy efektowny koniec. Tymczasem tak, jak wyglądają transfery między tutaj planetarne. Lecisz. Ponieważ jest to księżyc, jest tylko uwolnienie się z pola grawitacyjnego, lądowanie tutaj i zakładamy tam nową rodzinę kosmicznego radia, będzie fajnie. I tutaj się przydają te widoki podzielone. Bo w sumie, mam nadzieję, że tutaj nie jest tak, że gadu-gadu, a już ginę. Tylko. Czy dotarł bezpiecznie? Dotarł. Plan jest taki, lądujemy tutaj. I zobaczmy, co się tam stanie. Teraz tak, szybkie przełączenie się na to. Co to było tutaj? Bo widzę, że coś się podziało smutnego w moim biednym świecie. A trzeba będzie o to zadbać, żeby tu się nic nie stało. Zawolować. Zabudować i widzimy, że jest już problem z metalem. Mi się wydaje, tak, był ten atak zielonego, że zielony tutaj ściera się teraz z szarym. I tyle. Dobra, jakby co tak, czołgi czekają. Mam totalny kryzys, jeśli chodzi oczywiście o jednostki budowlane. Natomiast tutaj, tu powstaje nowa Polska. Zacznijmy oczywiście od tradycyjnego schematu. I potem, żeby się replikowały te jednostki, to ze dwie fabryki, pociśniemy to i można by wykorzystać dużo fajniejszą technologię, znaczy stworzyć wrota przesyłowe. Tylko one wymagają dużej ilości energii, której oczywiście nie posiadam. Ogólnie ekonomia zaczyna zdychać. A to jest bardzo zły znak. Zobaczmy, co się dzieje tutaj, bo tu będę... Tu będzie właściwie takie przedpole tych olbrzymich walk. Na stówę tak, jak wyjadą zaawansowani budowniczy, to pociśniemy zaawansowane budowle, takie jak zaawansowane elektrownie oraz kopalnie. I to jakoś powinno mnie ustawić na nogi. Natomiast plan jest taki, żeby zniszczyć wszystko. Nikt nie wygra, ale wszyscy zginą, więc będzie fajnie. Myśliwce orbitalne. Kontrolujmy orbity tutaj przy tych kolegów, żeby... Broń Boże... Nie potrzebuję tam leć ten budowniczy. Nie udało im się podbój kosmosu. Podbój kosmosu jest moją klęską ewentualną. Teraz tak, załatajmy dziury w budżetach. Zacznijmy od budżetu energetycznego. Pomyślmy też o orbitalnych zabezpieczeniach. To jest robot budujący na orbicie. I co by go tu poprosić? Fabrykę orbitalną? O słodkiego satelita zabezpieczającego teren. To brzmi fajnie.
i fabrykę orbitalną i coś potworzymy. Natomiast tak, kontrolujemy tę część kosmoorbity, czas też kontrolować drugą dla bezpieczeństwa, przynajmniej wiedzieć, czy nic nie robią. No i mieć nadzieję na to, że zbudujemy tę elektrownię i staniemy na nogi, bo jest strasznie słabo. Teraz tak, tu jest oczywiście totalny bezsens. Znaczy, przeciwnik gdyby chciał, to mógłby mnie już 100 razy zabić. Ponieważ prokurator stoi tu bezsensownie. Zabezpieczmy tereny przede wszystkim, bo będziemy dążyć do walki już innego wymiaru. Mianowicie do wojny totalnej przez zaśmiecenie planety inną planetą. Czy nie jest to dobre słowo, ale na opartego można je jakoś wybronić. Kiedy to ruszy, rzucimy się do przodu. Potem będę chciał wzmocnienia wszystkich dotychczasowych technologii wydobycia, żeby mieć, osiągnąć Śląsk XXI wieku. I to też będzie, chłopaki, z pomocą. Na stówę tak, nic się nie dzieje tutaj, to jest ważne. Orbita jest moja, więc można na przykład pomyśleć o tym, by zbudować orbitalną stację masakrującą wszystko. Nie wiem, czy tego nie można wystrzelić w ogóle, ale pewnie mówię źle. To jest budowniczy, a to jest satelita radarowy. To lepiej go nie trzymać, bo będzie brał jeszcze więcej energii niż wziął. Że prezesa w kosmos. To jest koncepcja, tylko w kosmosie go dużo łatwiej jest zarżnąć. Prąd wraca do łask. Słyszymy piu piu piu. Co to znaczy? Widzimy, że poginęły moje jednostki. I to jest pewnie dlatego, że pojawiła się... To oczywiście to nie jest... Gra jest w miarę zbalansowana. Mówię to tak nie będąc prosem, a nie nawet zaawansowanym graczem. To jest system obrony przeciwko zagrożeniu w kosmosie. Jest masa czołgów. I to tych całkiem niezłych. Jeśli one by ruszyły... Bardzo by mnie to zabolało, powiem tak w sumie. Ale na razie muszę mieć działające zaplecze energetyczne. Bo widzimy, że teraz wszystko tutaj stoi, cierpi i piszczy. No, tymczasem na bogatej planecie moja kolonizacja zaczyna zdawać egzamin. Zajmiemy ją całą zalesimy, że tak powiem, kopalniami. Dorzucimy połączenie, czyli wrota międzywymiarowe, czy tam międzywymiarowe, no w tym wypadku łączące ją z tamtym odcinkiem i powinno być już troszkę lepiej. Tu są tak, czołgi będą służyły do obrony takiej terytorialnej, kiedy nastąpi już włam. A tak myślę, że wieżyczki zdadzą egzamin. Co jest w sumie teraz dobrym okresem, by wysłać moich kolonizatorów na podbój świata. Dobrze, więc to. Coś znowu rąbnęło. Nie lubię tego świadomości, coś rąbnęło i nie wiem, co się dzieje. Ktoś pyta, czy gospodarka jest wspólna. Jest wspólna na planetach, tak, czyli to, co zbieram tutaj i tutaj, to jest jeden diabeł. Znaczy, jak ktoś jest jakimś purystą, mówię, no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zmodować, nie? No, ta gra pewnie będzie miała kilkanaście różnych modów dla profesjonalistów. To jest ta wanilka, nie? Czysta, słodka, niegroźna. Dajmy jeszcze tak, jeżdżącą broń lotniczą. Okej, wraca wydobycie metalu. To jest bardzo ważne, wreszcie. Tutaj wrusza fabryka. Dobrze, zaczyna się robić coś miłego. Chcemy tu mieć też zaawansowaną fabrykę, z której wjadą zaawansowane roboty. Chcemy mieć połączenie z ojczyzną. Czyli most powietrzny, który będzie działał tutaj. No, jest jakiś prosty ten. System umbrelka, żeby mi nic na tej durnej orbicie nie skrzywdziło mojego tutaj kraju. Oraz satelitę orbitalnego, żebym miał prawo wykryć zagrożenie. No i ładnie tam widać z daleka, jak budują. Hehe. Teraz tak. Oczywiście nie ma co się tak cieszyć, więc jedziemy dalej z energetyczną bajerą. Pamiętamy też o zabezpieczeniach antynuklearnych. No i niech to żyje.
No i tutaj po naszej stronie wrota orbitalne na bezpiecznym zapleczu. Skierowane w tę stronę. Tak więc plan zacny. Zobaczymy jak, co tam się dzieje. Właśnie, no to jest najważniejsze, żeby mieć cały czas rozeznanie, czyli... robić ten zwiad, czego oczywiście już nie ogarnia od dawna. Więc wyślijmy kilka samolotów i poznajmy, okej. Okay. W ogóle, o. Zlokalizowaliśmy dowódcę wroga w kosmosie. Czy można to wykorzystać, wysyłając całą armię moich myśliwców? Mi się wydaje, że tak i to będzie genialny pomysł. Jak strącimy tego, chyba że coś go tam broni, a na stówę broni, nie? To jest logiczne. W ogóle to tak, tu ktoś czeka na atak. I tu mamy takie miejsce, gdzie ciężko będzie mi się... Dobra, chyba ruszają w tym momencie. Panowie. Tak, następuje przedarcie. Dobra, czas się przygotować. Zaawansowane jednostki obronne trzeciego poziomu. Cofamy dowódcę, cofamy czołgi. Prosimy o... To przepadło. To już diabli wzięli, dziękuję. Niewykluczone, że trzeba będzie gościa zagarnąć też, więc jakby co będzie go wywołać... Czemu on tam stoi? Proszę cię, czemu tam stoisz? Błagam, spadaj. Dzięki Bogu tutaj szybko nie przejdą, nie? Ale... Zostaw! I to są te problemy z... odnajdywaniem drogi. Idź może w takim razie góro. Idź, ty człowieku, Boże, strasznie... Tu ma jakiś problem potworny. Na szczęście uda mi się go chyba znikrować, klikając niczym Koreańczyk. Więc jadą. Rozpoczęło się. Błagam, leć! Straszny mumin. Olej, olej tych ludzi. I błagam, jedź. Nie trzeba je czemu... Okej, okay, no bug. Weź się nie w nerw, człowieku, kiedy nie można. Aaaah! Zgarnij go, proszę cię, zanim ten idiota się zabije. Pierdzielnie chociaż z Uber broni. Nie wiem, baterie mu się wyczerpały. Okej, okay, tu musimy mieć zabezpieczenie pod taką postacią. Pewnie na orbicie czekają jacyś inni, którzy chcą tylko, żeby go zmasakrować. Zdejmuj, zdejmuj. I lecimy na naszą nową ojczyznę. Okej, okay, jest uchwycony. I zapraszamy go tam. Czołgi teraz, bo tu jest święta wieżyczka, którą trzeba pielęgnować i naprawiać. Ona powstrzyma ten szturm. To nie są czołgi, co prawda, ale odwrócą uwagę, mam nadzieję. Szkoda, że nie ma... ten mur tu nie powstał, no. Okej, korzystając z okazji, panowie, będziemy potrzebować tu wszystkiego nowego. Czyli będzie kolejna piękna historia z rodziny anihilacji totalnych. Gdzie będzie opuszczenie, porzucona ojczyzna itd. itp. Dobra, czołgi się tu przebiorą od tyłu. Dobrze, przeszkadza tutaj w ataku, okej, jest tutaj... Dobra, nie będzie tragedii. Wbrew pozorom, że wszystko stracę. Ale wróg poniesie straty też olbrzymie. Plus, że te wieżyczki tu działają. Widzimy, jak masakrują. Może tak odrobina poetyki nie zaszkodzi. Prawda? O. Tam z tyłu bohaterska wieżyczka. Grzesiek. Odpiera ataki przeważających sił wroga. I to będzie sukces. Tu widzimy typowo źle poprowadzoną... doprowadzony szturm. Brak jednostek artyleryjskich. Itd. itp. Grzegorz, mam nadzieję, że przeżyje ten atak i dostanie co najmniej medal. A tutaj moje czołgi, które miały bronić nas wewnątrz bazy,
No, tak średnio się przydały. Okej, co padło? Padły wszystkie tutaj środki wytwarzania. Straciłem nawet wrota międzywymiarowe, więc ojczyzna co prawda zipi, ale tak sobie. Zabunkrujmy się do końca i utrzymujmy ten przyczółek. Bo chyba nic. Nie, został tutaj Paweł z jego misją szerzenia błędów, bo widzimy, że. Właśnie, to są te drobne jeszcze takie problemy, nie? Że koleś tutaj zawiesił się, tak samo jak dowódca. Dobra, ojczyzna zostaje tutaj na zapleczu. Przybywa prezes. I rozpoczynamy nową epokę. Epokę w której? No właśnie, co by tu zrobić? Co by tu zrobić? Chcę mieć tak, przede wszystkim pełną kontrolę nad tym śmiesznym księżycem, żeby tu nic nie przyleciało. I chyba nic tu nie przyleciało. Jest moja ta wielka baza orbitalna, która działa. Chcemy tak, wytrącić to i walnąć w tamtą planetę. Tyle. Proszę wylądować jeszcze tutaj. Przywołujemy dużo lepszych tych spawaczy. No i powinno się tutaj jakoś. Powinna zajść teraz wspaniała zemsta. Dobra, prezes jest żywy. Mam nadzieję, że obywatel z Michałem się tam tłuką między sobą. Okej, fabryka ruszyła. Zapraszamy chłopaków budowlanych. I będziemy tak. Plan jest prosty. Wytrącić to z orbity. I tyle. Zobaczyć tą ostateczną planetarną anihilację. Bo tam są rady geniuszy. Nie wiem, jak to jest usankcjonowane. Czy podczas anihilacji ginie też wszystko na orbicie, czy nie? Szczerze mi na tym nie zależy, na jakimś takim ultrazwycięstwie. Chcę po prostu osiągnąć tę mordęgę. Będziemy więc potrzebować absolutnie wszystkiego. Całej masy energii. Tym się zajmie tutaj Waldek, jednostka budowlana 1. Całej masy żelaza, czy w sumie z czego to powstaje. Na stówę można powiedzieć bezpieczniej, metalu. I to drugiego poziomu. No i tyle w sumie. Zapraszamy do budowy. Tak, Virtuti Cebulari. Tu są niedziałające wrota. Że co tam się dzieje w ogóle? Rzućmy okiem na prawy dolny róg ekranu. Ale chyba nic. Pytanie, czy udało nam się. Jest. To jest system obrony przeciwnuklearnej. To jest ważne. Tu też by się w sumie przydało, bo nuklearki działają teraz międzyplanetarnie. Ładny jest w ogóle widok. Tak patrzymy tam na tło, wszystko widać z orbity. Czy właściwie z innej, nawet z innego, nawet ciała niebieskiego. Dobrze, no i ty zajmiesz się tą budową. Cztery silniczki, zwane Halejem, one gdzieś. Nie budowałem jeszcze w tej wersji. I czas to wreszcie naprawić. Pewnie jest jako utility. I to jest to. Skromne planetarne silniki. Cztery, to jest ta liczba widoczna tutaj. Powinny mi z łatwością pomóc w budowie mojej wspaniałej potęgi. Energia jest, siła jest, masa. No to pięknie. I plan jest taki. Uciekamy. Sprzątamy, jedziemy. Teraz tak. Tu robiłem taki mały szturm orbitalny. I oczywiście ten szturm skończył się wielką porażką moich sił. Super partia. Jednostka budowlana kosmiczna 1 gdzieś tutaj funkcjonowała. To jest to. Co by tu się przydało? Ogniwo słoneczne, sprawdźmy. Kosmiczna stacja bojowa. Rasputin. Nie, to była laserowa platforma. To jest satelita radarowy. A, zbudujmy wszystko i plus mnóstwo myśliwców. Tyle. Co jeszcze? Panowie, pomagacie oczywiście przy budowie wspaniałych, wielkich dzieł narodu. Plan pięcioletni to ogarnie. No i tyle, rąbiemy GG. Nie zapominamy też o przyszłości, to znaczy o bezpieczeństwie, czyli pobudujmy te wspaniałe tutaj działa, które zabezpieczą mnie przed potencjalną inwazją. I to będzie mały, latający, no, Gwiazda Śmierci, skądinąd. Czyli nie mogę wystrzelić księżyca, na którym jest mój prezes.
Spoko, ja odlecę nim gdziekolwiek. Mam nadzieję, że to się uda. Nie robiłem tego od bardzo, bardzo dawna, w ogóle ty. Potrzebujemy jeszcze więcej energii. Energii, energii, energii. I to będzie w ogóle, to jest świetne ciało niebieskie, ufortyfikowane. Piękne, małe, skromne, szybkie. I to będzie działało tak, że zwyczajnie będę mógł tutaj nawet, gdyby coś nie wyszło, naprodukować mnóstwo armii, biorąc pod uwagę, że to jest mnóstwo jednostek z wykształceniem inżynierskim. I ten. I zmienić taktykę. Więc fajnie. Że jakiś antyniuk. Słusznie, słusznie, podoba mi się ta uwaga. Więcej inżynierów. I zbudujemy też antyniuka. Kończy się metal. Jak to jest możliwe, że kończy mi się metal? A, chwilowy ubytek. Tylko widzimy, że to jest ubytek rzędu 609 do 700. Potrzeba jest 8, więc nic straconego. Ok, zaraz powstanie pierwszy silniczek. Oj, energia też siada, bo natłukłem tych satelitów radarowych. Mam nadzieję, że tutaj zajmie się tym kolega i energia zaraz wróci. Nie, no wszystko śmiga i funkcjonuje. Fajnie by było mieć, korzystając z tego, że tutaj w ogóle coś jeszcze działa. Na przykład flotylę latających statków bojowych. Więc dorzućmy sobie tutaj kilka samolocików budowlanych. No i coś tam róbmy. Mam nadzieję, że to wszystko wypali. Tutaj wielki plan zniszczenia kosmosu jest realizowany w 100%. Ktoś mówi, że metal nigdy się nie kończy. Tak, taka jest zasada. No ale pamiętajmy, mody, nie? To jest to najbardziej zielona wersja, plus jesteśmy przed premierą. Ale już, to jest ostatnia prosta. No. Dobra. Smarujemy, naprawiamy. Tu damy taki, może damy patrol tym budowniczym, żeby, prawda, jakoś tam naprawiali ewentualne usterki i tak dalej. Będzie miło. I zaraz odpalimy pierwszy silnik. I no to tyle. To znaczy w ogóle jest problem, czy to jest troszeczkę przykre, nie? Że tyle pracy, a to tak rąbnie i zostanie zniszczone, no ale taki już urok. Jak zniszczenie totalne, to totalne. Czy nawet planetarne w tym wypadku. O, podreperowali prezesa. Czy to nie jest uprzejme? Widzimy, jak się krzątają. Tak słodko w sumie. Zaraz, to są już zaawansowani. Czemu zaawansowani nie budują tych, a robią takie krzątaniny? Okej, okay, i tu wracamy do projektu. Powstał pierwszy silniczek. Musimy mieć cztery. No i wtedy się zacznie. To będzie wtedy to. Tam ktoś słusznie mówi. Oczywiście, jeśli tak jeszcze omawiamy rzeczy, nie? To można energię magazynować. W tym momencie dochodzi do tego maksimum. No i się marnuje. Więc trzeba wykorzystywać wszystko, prawda? Minuta dla ziemi, hehe. Więc może tutaj sobie pocisnę jakiś taki składzik. Składzik jeszcze nikomu nie zaszkodził. O. No. Tymczasem jesteśmy już bliżej niż dalej absolutnej anihilacji, śmierci i zniszczenia. Oho, tylko coś się dzieje u mnie w domu. Co to mogło być? Czyżby to było wielkie działo? Zobaczmy, co ma przeciwnik tutaj. Orbitalne. Widzimy to w ogóle dzięki mojej technologii satelitarnej, prawda? Fajnie. Co tu się mogło stać? Nie wiem. I skąd to do mnie strzela? Może to strzela też z tej strony, albo z tej strony. Szkoda, szkoda, że to tak wszystko ginie, zwłaszcza, że tutaj mam moje zabezpieczenie przed potencjalną inwazją. Panowie. To nie to, to nie to, to nie to. Poczekajmy i zobaczmy, skąd nadlatuje. Ach. Kosmodrom zniszczony. Ktoś pyta, czy silnik się stawia w konkretnym miejscu, czy na pałę. Silnik się stawia na pałę. To nie jest jakoś usankcjonowane jak na razie, więc. No, mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że. Okej, widzimy tutaj. 1 na 4 silniki gotowe. Więc tak, zostawmy tutaj tą moją planetę i tak patrzmy. Tymczasem. Okej, Halley drugi gotowy. Świetnie. Boże, jak się cieszę. Jeszcze 2. No i ten. No i zapraszamy w śmierci, prawda? Dzień dobry, to my. Planetka, która się zniszczy. Tutaj jeden, tutaj drugi, no i lecimy. I będzie, mam nadzieję, spoko i pozytywnie i grzecznie. Dobra. Co tu jeszcze można fajnego mówić? Oczywiście, no, przekrój jednostek na stówę mi nie wyszedł, nie ukazałem tego, no bo.
Moje taktyki są prymitywne, natomiast dążę po prostu do czegoś, czego dawno nie robiłem, czyli totalnego uśmiercenia. Jeszcze tak. Oczywiście wojna tutaj u mnie rozpoznawcza leży absolutnie, nie? Niewykluczone, że przeciwnicy robią coś, co powstrzyma moje plany. Widziałem w grach multiplayerowych, bo tu jest bardzo fajny system przeglądania meczy. Można chyba nawet to zrobić w trakcie teraz, czego lepiej na razie zamknę. Szturmów i różnych desantów orbitalnych. Więc no, możliwe, że nie wszystko stracone, ale prawdopodobnie grają tak, żebym mógł ich tutaj zmasakrować. I tyle. Przydałaby się rozgrywka z mochą, gdzie jest morze. Ogólnie w multiku, nie licząc tej patologii, bo to jest FFA, czyli to jest totalnie bez sensu, to jest rzeźnicze, to zupełnie niczemu nie służy. Dominują gry na małych mapach, bo to wiadomo, jest szybkie, StarCraftowe, dynamiczne. To jest taki przykład patologii. No, ja przypuszczam, że goście, gdyby chcieli, mogliby mnie 500 razy zniszczyć. Natomiast już pokażmy, jak wygląda pełne spektrum, kiedy właśnie jest taka patologia jak ja, która się rozwija. Nie, w żaden sposób nie kontrolowana i urasta do możliwości właśnie stworzenia broni orbitalnej. Właściwie broni, którą jest inne ciało niebieskie. Teraz tak, zabierzmy więc prezesa. Wyślijmy go i tyle. I rozpocznijmy zderzenie. Czym jest podgląd wrogu? To jest dowolna kamerka, gdzie mogę sobie wcisnąć, gdzie tylko chcę. O, to jest podgląd NATO. To jest bardzo wygodne. Tutaj ogólnie jest to firma, która nie utrudnia życia, nie? To nie jest tak jak u Blizzarda, że musimy mieć taki turniejowy. Jest, Send to Annihilate. No to wyślijmy go. No ja się potwierdzam. Chyba, że nie mogę, bo jest właśnie problem. Jest, tu jest konflikt. No i zaczęło się. Boże, zobaczmy, co tam się dzieje. Czy silniczki są odpalone? Są. Jaki to piękny widok dla mieszkających tutaj chłopów i miejscowej ludności. Widzą te silniki, które... Oho. Rąbło. Sorry, tak zagapiłem się w ogóle. Nie wiem, czy ktoś to wygrał, ale nastąpiło absolutne rąbnięcie i wszyscy zginęli oprócz Michała, więc chyba przeżył jednak. Dobrze. Okej, okay. Co się stało? To było oczywiście przede wszystkim ten, na szczycie mam tutaj dokładny wgląd we wszystkie rzeczy. Stało się to szybciej niż myślałem. Mamy tak, ostatnie parę sekund. Więc planetka dostała tego. Jest, włączone zostały silniki. I teraz uwaga, uwaga. To jest to. Po prostu została skierowana w tym kierunku. I widzę, że faktycznie teraz tak. Co ma znaczenie? Znaczenie ma chyba miejsce trafienia. Bo ewidentnie rąbnąłem między sobą a mną. Plus. Rąbło. Zobaczmy, jak czuły się tutaj, jak czuli się okoliczni chłopi, którzy zobaczyli, że coś prawdopodobnie jest nie tak. Cofnijmy ostatnie 15 sekund. Gdzie patrząc w górę, patrząc w niebo, jeszcze nic nie widać, a mam nadzieję, że zaraz będzie widać. Tu jakieś walki na orbicie. Jest, spada coś z nieba. Próbując teraz zrozumieć, co się stało. Czy jest szansa na to, żeby ktoś przeżył? Tak! To jest bardzo dobre, więc można w takim razie. Czyli planetarna anihilacja nie doprowadza do zniszczenia całego życia na planecie, bo widzimy, że przeżył Michał. Tą wiedzę postaram się wykorzystać przy planowaniu przyszłych ataków. Natomiast temat jest po prostu mega. Dziura jest profesjonalnie fajne i wydaje nam wgląd w geologiczną historię tej planety. Otóż jest zrobiona cała z metalu. Wspaniałe. Nie wiem, świetne. Tak wygląda taki przekrój
takiej typowo patologicznej rozgrywki w Planetarce. Ona trwała coś chyba 50 minut, co się grając z dowódcami nie zdarza. Natomiast no, to jest to, co będzie nam oferowała gra. Dla mnie jest to teraz taki RTS-ik numer jeden, bo po prostu tak jak 2 lata temu sobie go wymarzyłem i sfinansowałem, tak teraz jest, jestem z niego zadowolony i dołącza do tej grupy rzeczy z Kickstartera razem z FTL-em. I tam coś pewnie jeszcze znajdę, ale teraz nie przygotowałem sobie listy, które uważam za taki dobry przykład, że ta idea się sprawdza. No. I tutaj tym optymistycznym akcentem robię cięcie i dziękuję. Amen.